Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, któremu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, obchodzimy dzisiaj wspomnienie ofiarowania Matki Bożej w świątyni jerozolimskiej. Jak już ksiądz Michał wspomniał w komentarzu, był taki zwyczaj ofiarowania dzieci Bogu. Najczęściej czyniono to do 5 roku życia, ale tradycja zna takie przypadki, że tak jak było w przypadku Maryi, dzieci były ofiarowane wcześniej, zwłaszcza wtedy, kiedy narodzinom tego dziecka towarzyszyły jakieś znaki. Żydzi bardzo mocno przeżywali swoje życie z wiarą. Nic nie działo się przypadkowego. I mamy tę świadomość, że Maryja zrodziła się z Joachima i Anny. I mamy tę świadomość, że była dzieckiem urodzonym w późnym czasie. Bo Anna przez długi czas nie mogła mieć dzieci. Można było powiedzieć, że dla żydowskiej kobiety było to znak przekleństwa, znak braku Bożego błogosławieństwa. Zatem kiedy Anna znajduje się w stanie błogosławionym, jest to znak od Boga. To, co przejęliśmy w dziedzictwie Starego Testamentu jako chrześcijanie, jako katolicy, to, co nas łączy razem z religią żydowską, to wielka afirmacja życia. To wielki kult życia. Dlatego, kiedy zdobywano Amerykę, zwłaszcza podbijano Amerykę Południową, kiedy zauważono te mordercze, różnego rodzaju ceremoniały składania ofiar Bogom z dzieci, ale także Żydzi widzieli to też wokół siebie, choćby w kulturze kananejskiej, to do głowy nie mogło przejść, jak to można zamordować człowieka w imię Boga. Jak to można odebrać życie, by w ten sposób uradować Boga. Żydzi i chrześcijanie, można powiedzieć, to religia życia, kultura życia, cywilizacja życia, jakby powiedział święty Jan Paweł II. Życia, które zawsze jest darem. W naszej kulturze, również w kulturze polskiej, zawsze się mówiło, że dzieci szklanek nigdy w domu za dużo. Że dziecko jest skarbem, jest darem. Nie wpadką, nie przeszkodą, nie jakąś pomyłką, nie przedmiotem, ale jest darem. Myślę, że w tych czasach, kiedy wiele młodych małżeństw nie może mieć dzieci, ta prawda wydaje się być coraz bardziej zrozumiała. Jak bardzo życie jest darem. Te życie, które otrzymujemy od Boga. Życie jest darem od Boga. Człowiek nie ma nic do tego, że to życie otrzymał. Może to życie przyjąć i może to życie pięknie przeżyć. Czego nas uczy ofiarowanie Matki Bożej? Że dziecko nie jest własnością. Że dziecko nie należy do rodziców. Zdaję sobie sprawę z tego, że zwłaszcza tu obecnym mamom może trudno to jest zrozumieć, bo te więzy krwi, można powiedzieć więzy cielesne, ta bliskość serca matki, to czasami człowiek myśli, że to jest moje dziecko. Tak, to dziecko jest moje, ale nie do końca, bo jest przede wszystkim darem Bożym. Zatem trzeba umieć to dziecko przyjąć
dać wszystko, co możliwe, na ile potrafię, na ile mogę, na ile jestem w stanie wykształcić, wychować, wykształtować wartości i puścić, oddać. I znowu nasze mamusi mają problemy, zwłaszcza kiedy trzeba syna oddać cudzej kobiecie. Sami wiecie, jak wiele jest problemów, kiedy mamusia oczywiście w dobrej wierze, z miłości, chciałaby dalej synka mieć przy swoim cycuszku, bliziutko. A tu druga kobieta, synowa. Jak ona może? Widzicie, ile to jest problemów? Myślę, że jeśli nie w swoich rodzinach, to w rodzinach bliskich czy znajomych. Nauczyć się tego, że dziecko jest darem, danym, można powiedzieć zadanym, na jakiś krótki czas. Po to, by później dojrzeć do tego, by to dziecko umieć oddać. Oddać w Bogu i zrobić, że tak się wyrażę, wykonać swoją rodzicielską pracę najlepiej, jak potrafię, w poczuciu, że to dziecko nie jest moją własnością, nie jest moim przedmiotem. Nauczyć wolności. Zadziwia nas ta dzisiejsza odpowiedź Jezusa z tej sceny ewangelicznej. Tak jakby pomniejszał rolę Maryi. Czyż matka nie jest ważniejsza od obcych ludzi, którzy słuchają Jezusa? A Jezus pokazuje tu na bardzo ważną rzecz. Czasami mamy różne jakieś aspiracje, czasami mamy różne argumenty, że to powinno być tak, tak, a tak. Nam się należy i tak dalej, i tak dalej. A Jezus mówi nie. To nie więzy krwi są w tym momencie ważne. Ważne jest, czy człowiek słucha Boga. Cóż z tego, że można być krewnym Jezusa, jeśli się nie przyjmuje Jego słowa? Cóż z tego, że można być bardzo blisko Jezusa, jeśli się nie słucha tego, co On mówi? Można było powiedzieć, podobnie jest w relacjach rodzinnych. Czy ma nas wiązać tylko krew, czy też ma nas wiązać więź, relacja, która rodzi się również z posłuszeństwa. Czasami mamy syna, czy mamy córkę, a możemy powiedzieć tak, jakbyśmy dziecka nie mieli. Bo nie ma więzi, nie ma relacji. Jest trudno, bo nie ma słuchania siebie nawzajem. I podobnie jest właśnie w Ewangelii. Fakt, że jesteśmy ochrzczeni, fakt, że jesteśmy, można powiedzieć, krewnymi Jezusa przez sakrament chrztu, nie czyni od razu nas automatycznie tymi słuchaczami Jezusa. Czasami możemy powiedzieć, że jesteśmy ochrzczeni, chodzimy do kościoła, modlimy się i tak dalej, i tak dalej. Możemy dać 1000 argumentów, że jesteśmy bliscy Jezusa. A Jezus mówi, że ta bliskość realizuje się wtedy, kiedy się Go słucha. Kiedy się przyjmuje Słowo i tym Słowem się żyje. To jest bliskość. To jest bliskość wobec Jezusa. Dlatego naśladując dzisiaj Maryję, nie tylko zechcimy być jak ona, tak blisko Jezusa, tak fizycznie, tak jak Maryja, można było powiedzieć, przyjmiemy dzisiaj Chrystusa do swego serca. Będziemy żywą monstrancją Jezusa. Ale prośmy, by to nie tylko była bliskość, że tak się wyrażę, fizyczna. Niech ta bliskość wyraża to, co jest w naszych myślach, pragnieniach, emocjach, wyborach, decyzjach, że po nich wszystkich widać, że ja nie tylko Jezusa przyjmuję, ale Jezus jest we mnie, bo ja Go słucham. I wówczas staniemy się dziećmi błogosławionymi. Amen.